Cześć, witajcie w ostatnim już w tym roku wideo na kanale mtbxc.pl. No i dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, co będzie się działo w tym nadchodzącym 2019. O tym, jakie mamy plany jako portal, no i o tym, co się może wydarzyć tak ogólnie w kolarstwie. Pierwsza taka najważniejsza rzecz dla mnie osobiście to jest to, że no, jak widzicie, ten film ostatni i ten jest nagrywany tutaj u mnie w domu, a pamiętacie pewnie, że kilka filmów było już nagrywanych w studiu. No i w tym studiu teraz toczą się małe prace. Tam powstaje pewna mała scenografia do tego, żeby nagrywać programy, które będą trochę dłuższe i będą miały taką formę chyba podcastową, tak nam się wydaje. I myślę, że gdzieś tam w połowie stycznia pierwszy taki program gdzieś będziecie mogli zobaczyć, który nagram sobie razem z Pawłem. Ile on będzie trwał, nie wiem. Pewnie Paweł będzie chciał nagrywać trochę krócej niż ja, ale ja tak bym oscylował, myślę, około godziny, półtorej godziny, no zależy ile będziemy mieli tematów do omówienia. No myślę, że ten pierwszy odcinek może być długi, no bo będzie pierwszy i będziemy mówili o tym, co się działo w minionym roku i co się właśnie może zdarzyć w tym przyszłym, bo dzisiaj to tak powiem naprawdę pokrótce. No więc wracając do tego studia, jeśli ten format wypali, jeśli to będzie fajnie wyglądało, to będę chciał tutaj zapraszać gości, oczywiście w miarę tego, jaki będę miał budżet na to, no bo zawsze jeśli kogoś chcę zaprosić, no to wiadomo, że wiąże się to z jakimiś tam kosztami dojazdu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no ale myślę, że sobie z tym jakoś poradzimy i kilku gości będziemy mieli, może ktoś będzie chciał coś ciekawego powiedzieć na naszej antenie. I tak, to jest ten punkt pierwszy, robię małe studio u siebie w biurze, u siebie w studiu, małą taką scenografię do tego, żeby to jakoś fajniej wyglądało. Potrzebne jest trochę więcej mikrofonów, myślę, że z dwie kamery i ruszamy też tak, no w połowie stycznia, może druga połowa stycznia powinno się już coś pojawić, będziemy was pewno o tym informować. Nie będzie to pewnie jeszcze poziom GCN, do którego jesteście przyzwyczajeni, no ale warto spróbować, może coś się z tego wykluje ciekawszego. No ale wracając do planów na 2019, jeśli chodzi o nasz portal, to planujemy, żeby pojawiło się trochę więcej zestawień sprzętu, jeśli chodzi o takie wpisy na naszej stronie, bo też taką wyraziliście chęć w naszej ankiecie, więc no, czemu mielibyśmy tego nie zrobić? Chcemy jakoś tutaj nawiązywać z wami kontakt bardziej, bo nie chcemy być jakimś takim suchym medium, które będzie robiło jakieś dziwne rzeczy, tylko chcemy robić to, co lubicie czytać, więc zestawień będzie na pewno więcej. I jeśli się uda fajnie podopinać kalendarze z dystrybutorami sprzętu, to będzie też więcej prezentacji sprzętu. A no i dzięki temu, że dogadałem się też z Dawidem Jankowskim, z Jankesem, który no jest trochę bardziej zawodnikiem DH, ale generalnie jeździł też w Forcrossie kiedyś i potrafi z rowerami zrobić dużo, dużo ciekawego. Więc to będzie nasz rider w tym sezonie i wszystkie prezentacje sprzętu mam nadzieję, że będą wyglądały dużo ciekawiej, będzie trochę więcej wideo akcji. Też pod tym kątem jesteśmy trochę lepiej przygotowani sprzętowo, bo pod koniec tego roku jeszcze udało mi się zakupić najnowszą kamerę GoPro. To też będzie prezentacja u nas na stronie tej kamery, bo moim zdaniem to jest przełomowy sprzęt, jeśli chodzi o kamery sportowe. Mamy trochę gimbali do GoPro, do lustrzanek, do telefonów, także pod tym kątem powinno być całkiem spoko. No i ten 2019 rok to ma być fajna jakość wideo, fajna jakość zdjęć na naszym portalu i chcemy, żeby to szło jak najlepiej do przodu. A do tego właśnie z drugiej strony ta budowa tej scenografii w studio. A oprócz tego też bardzo chcemy i tutaj szukamy cały czas na to budżetu, no bo to jednak jest dosyć ciężkie tak podopinać, żeby jeździć na zawody i na zawodach robić wywiady z zawodnikami czy jakieś fajne, soczyste relacje z tych imprez, bo jest kilka ciekawych wyścigów, oczywiście nie pojedziemy na wszystkie, będziemy starali się wybrać te, które są dla nas najbardziej i mamy nadzieję, że dla was najbardziej interesujące pod kątem sportowym czy widowiskowym. No i pod tym kątem będziemy je wybierali. Prawdopodobnie nie skupimy się tylko na imprezach XC, ale może też gdzieś byśmy chcieli jakąś właśnie imprezę downhillową albo może jakąś imprezę enduro zobaczyć. No, zobaczymy, jaki będzie budżet na przyszły sezon i jak to się uda podopinać.
No, pracujemy nad tym bardzo wytrwale, uwierzcie nam, i to jest jakby rzecz, która nam spędza sens powiek cały czas, bo no, jakby dążymy do tego, żeby ten portal funkcjonował jak po prostu dobra firma, bo to o to w tym wszystkim chodzi. Tak, no i to by było tyle. I gdzieś tutaj też między wierszami przemyciłem to, że chcielibyśmy robić wywiady z zawodnikami. To też nie wykluczamy tego, że to by były jakieś takie wywiady dłuższe i też może w postaci wideo. No tutaj trzeba spiąć ponownie czas, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest do zrobienia przy odrobinie dobrych chęci z naszej strony i gdzieś tam samych zawodników czy ludzi, z którymi chcemy zrobić te wywiady. Myślę, że to jest do dopięcia jak najbardziej. Trzecia taka rzecz, która też dotyczy naszej strony, to bardzo możliwe, że będziemy też może w drugiej połowie sezonu pracowali nad zmianą wyglądu naszej strony. To też zależy od tego, ile będziemy mieli czasu. Kilka osób już mnie pytało kiedyś o to, kto wam robił stronę, bo jest dosyć spoko, no co robimy w sumie sami, bardziej nawet Paweł ją robi. I a propos Pawła, no to właśnie też mieliśmy ostatnio rozmowę, że Paweł będzie chciał się też pokazywać w naszych filmach, więc to może być dla was nowość. Przygotujcie się na Pawła w postaci wideo, bo to nadchodzi już niedługo. No a jeśli chodzi też o wyścigi, bo powiedziałem o tym, że będziemy chcieli na te wyścigi jeździć, zrobić relacje, ale ja też sobie jakiś tam założyłem takie moje postanowienie, żeby trochę do wyścigów wrócić i mam taką cichą nadzieję, że może jedną etapówkę by mi się w tym sezonie udało pojechać, jest kilka maratonów. Oczywiście bardziej dla zabawy niż dla wyniku, bo dla mnie w kolarstwie górskim głównie chodzi o dobrą zabawę. No, a jeśli chodzi o jakieś predykcje, jeśli chodzi o to, co będzie się działo w temacie sportu w tym sezonie, w temacie transferów, bo one pewnie jutro będą wszystkie ogłaszane, bo jutro 1 stycznia już wszyscy są zwolnieni ze swoich kontraktów i będą mogli cokolwiek powiedzieć, no to podejrzewam, że właśnie poczekajcie z tym wszystkim do połowy miesiąca i wtedy sobie usiądziemy z Pawłem już i o tym porozmawiamy, co może się wydarzyć w sporcie, co może się wydarzyć ciekawego w sprzęcie, jakie będą trendy w sprzęcie. O tym wszystkim myślę, że sobie powiemy na tym naszym pierwszym wspólnym wideo. No i nic, no. Czekajcie na to wideo, bo myślę, że to może być fajna nowa jakość, jeśli chodzi o produkcje kolarskie, sportowe na naszym YouTubie. Bo chyba na YouTubie na razie są jakieś takie filmy dotyczące trenowania, tak jak to robi Shybike, który robi fajną robotę, jeśli chodzi o pokazywanie sprzętu, pokazywanie takich podstaw w treningu, robi fajne filmy z wyścigów, na które sam jeździ. Dirt It More robi na przykład bardziej takie enduro, freeride'owe tematy. Karol z Kołem się toczy, to z kolei jest no, super turystyka i pokazywanie fajnych ujęć z różnych krajów, z różnych zakątków świata. A my chcielibyśmy zrobić coś takiego gadanego o sporcie i myślę, że nam to się uda, bo mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby nam się to udało. Dlatego zapraszam was serdecznie gdzieś, tak jak mówiłem, w okolicy połowy miesiąca. Może gdzieś w drugiej połowie tego miesiąca, to wszystko też zależy od tego, jak tam prace mi pójdą w studiu. No i to chyba by było wszystko, jeśli chodzi o ten rok. Dzięki serdecznie, że z nami jesteście, bo dzięki temu, że zaglądacie na naszą stronę, że oglądacie nasze filmy, że czytacie nasze wpisy na Facebooku, że jesteście na naszej grupie na Facebooku, że nas śledzicie na Instagramie. My dzięki temu możemy wykonywać naszą pracę i za to wam serdecznie dziękujemy. I mamy nadzieję zrobić dla was jeszcze więcej ciekawego materiału w tym 2019 roku i od nas mogę tylko wam życzyć wszystkiego najlepszego, nie tylko rowerowego w tym nadchodzącym roku, żeby wam wszystko się udawało i żeby mtbxc.pl było jeszcze lepsze. Do zobaczenia już w styczniu. Na razie.